pływania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który jest bardzo przydatny wszystkim i nazywa się Voxel Map, czyli Zans Minimap na wersję 1.8. No i co trzeba zrobić? Przede wszystkim pokazuję tutaj wersję tylko i wyłącznie dla tych osób, które mają Launcher Premium, ponieważ do tego, żeby działał ten mod, są potrzebne dwa pliki. Jednym z nich jest Light Loader i Light Loader nie działa na wersji non-premium z launcherem Shiginima. Także jeżeli chodzi o wersję non-premium, to zrobię kolejny odcinek, to będzie, bo ten jest odcinek 540 i zrobię następny 541 z tym, jak zainstalować Voxel Map na wersji non-premium, aczkolwiek nie działa to z Shiginima Launcher, dlatego zrobię to w następnym odcinku. A teraz przystępujemy do pracy nad zwykłym launcherem minecraftowym dla tych, którzy mają launcher premium. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. I teraz pobieramy sobie. Voxel Map pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Ok, gdy wejdziemy na stronę, mamy tutaj wyraźnie napisane, że dotyczy to Voxel Map 1.8 i tutaj od razu jest, że mamy ściągnąć plik właśnie tutaj z tej strony. Także tutaj na to klikamy i wtedy zostaniemy przeniesieni na taką stronę i tutaj jest klikamy albo na to i wtedy zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę i klikniemy na coś takiego, albo na to tutaj i od razu pobieramy. Także tutaj właśnie stąd pobieramy plik. I to dotyczy właśnie Voxel Map i jak tutaj jest napisane, potrzebuje Light Loadera i można sobie wejść na tę stronę. Tak jak się kliknie tutaj na to, to się przejdzie na taką stronę. Jest Load Loader, tu jest napisane, że 1.7.10, ponieważ to niżej dopiero jest 1.8. Także przypominam jeszcze raz, tu klikamy, żeby pobrać Voxel Map, a tu klikamy, żeby przejść do Light Loadera. Ok, no i jak już jesteśmy na stronie z Light Loaderem, zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy i tutaj są Download Links, linki. Hej! To się nie zaznacza. Download linki. I ten czerwony dotyczy 1.8. Oczywiście on się pewnego dnia zmieni na zielony, ale tymczasem jest czerwony. Dlatego klikamy tutaj i wtedy jak klikniemy tutaj, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę. I tutaj mamy dwa pliki do wyboru. Jeżeli mamy Windows, to klikamy na ten, który ma końcówkę .exe. A jeżeli mamy Linuxa czy Maca, to klikamy na ten z końcówką jar. Także ja kliknęłam tutaj na ten i właśnie stąd pobrałam plik, bo ja mam Windowsa. Także jeszcze raz powtarzam. Ci, co mają Windowsa, klikają na .exe. Ci, co nie mają Windowsa, tylko inny system, klikają na jar. Ok, jak mamy pobrane te pliki, to możemy zainstalować. No i co trzeba zrobić? Teraz Wam pokażę, ponieważ... Dobrze, co trzeba zrobić? Trzeba wejść do folderu procent, appdata% przez roaming i znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już uruchomiony po raz pierwszy, chociaż raz, Minecraft na wersji 1.8. Wiadomo, jeżeli użyjemy launchera i uruchomimy grę, to stworzy nam się wtedy folder .minecraft. Jeżeli jeszcze nie uruchamialiście gry i nie macie tutaj foldera .minecraft, to uruchomcie grę.
uruchamcie launcher, stworzy się folder .minecraft i wtedy możecie zamknąć launcher, nie musicie tam światów budować i tak dalej. Ja już mam ten folder .minecraft, ponieważ już instalowałam sobie chociażby Optifine'a w odcinku bodajże 537. Tak, w 537. Także mam tutaj zainstalowanego Optifine'a, dlatego mam ten folder .minecraft dotyczący wersji 1.8. Jeżeli też macie, bo sobie już instalowaliście Optifine'a na przykład, to skopiujcie sobie ten folder .minecraft tutaj, gdzieś znaczy, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Jeżeli nie macie folderu .minecraft, to uruchomcie launcher, po czym jak się stworzy folder .minecraft, to go zamknijcie i wtedy możemy dopiero przystąpić do instalacji tych dwóch rzeczy. Ok, co robimy teraz, żeby zainstalować? Wchodzimy, nie wchodzimy. Mamy folder .minecraft. Już tutaj w folderze %appdata przez roaming. Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na light loader. I uruchamiamy. I coś takiego nam się pokazuje. I tak jak wspomniałam, mamy tutaj folder .minecraft. I jeżeli wejdziemy do niego, to mamy versions. I tutaj jest versions 1.8, to jest czysty Minecraft bez żadnych modów. Jak również ja mam, bo sobie instalowałam w filmiku 537 Optifine'a w pierwszej części. Tak jak instalowałam w pierwszej części, filmik 537 składa się z dwóch części i w pierwszej części instalowałam Optifine'a i tutaj jest właśnie coś takiego. Także to jest według tej metody z pierwszej części instalowania Optifine'a. Ok, i teraz jak widzicie mamy tutaj Select Installation Action i możemy wybrać tak, że ten Light Loader doinstaluje się do naszej podstawowej wersji Vanilla Minecrafta i wtedy nie będziemy mieć Optifine'a. Albo możemy połączyć, o tutaj, razem z Optifine'em, czyli skorzystać z tej wersji. Tak, z tej wersji. Zatem ja korzystam z tej wersji, ponieważ mam już Optifine'a zainstalowanego i chciałabym z niego dalej korzystać. Czyli, że klikam tutaj właśnie, wybieram tą wersję z Optifine'em. Jeżeli nie macie zainstalowanego Optifine'a, to tylko będziecie mieli tutaj 1.8 do wyboru, więc w sumie nie będziecie mieli wyboru, tylko będziecie musieli skorzystać z wersji 1.8. Ok, ja korzystam z tej opcji. Zatem klikam tutaj i to mam. I klikam OK. I teraz mi się stworzyła nowa wersja w folderze versions. 1.8 Light Loader z Optifine'em. Jeżeli nie mieliście Optifine'a, to stworzyło Wam się tylko 1.8 Light Loader 1.8. Klikamy OK i wchodzimy do Minecrafta. Uruchamiamy i czekamy, aż się uruchomi. Haha. I jak widzicie, już miałam przedtem wybrany profil z Optifine'em, bo miałam zainstalowany Optifine, zatem klikam teraz tutaj na tą strzałeczkę i wybieram profil Light Loader z Optifine'em. Tu i tu. I klikam Play. I czekam dalej. O, i tutaj nam się teraz właśnie instaluje. Jak mamy zainstalowanego Light Loadera, to nasz launcher wygląda właśnie w ten sposób. O, i tutaj nam się pojawia taki kurczaczek i to pokazuje, że Light Loader jest zainstalowany. Ok, możemy z tego wyjść. I tym sposobem, jako że uruchomiliśmy właśnie na Light Loaderze, to w folderze .minecraft, jeżeli się cofniemy tutaj, stworzył nam się folder mods i do tego foldera mods wrzucamy pobrany plik z voxel map, plik, który się nazywa, ma końcówkę light mod. Ok, czyli
pamiętajcie, wrzucamy voxel map do folderu moc. Zamykamy, jest zainstalowane, wchodzimy, uruchamiamy i za moment będziemy mieć już mapę. Sprawdzamy, czy mamy w profil wybrany właśnie Light Loader. Mamy, zatem klikamy play. I czekamy jeszcze chwilę. I jeszcze chwileczkę. No i tutaj możemy sprawdzić, na kurczak kliknąć i mamy voxel map zainstalowany. Klikamy kurczaczka z powrotem i wchodzimy do wybranego świata. I jak widzimy, zainstalowana. Nawet nowa wersja Optifine jest już dostępna, no to super. I cóż, tutaj jest Z, ukryty ten komunikat. Ok, to klikamy Z, ukryty komunikat. Tutaj mamy start, to sobie zrobimy. Klikamy M jak mapa i waypointy, nowy waypoint, start, gotowe, powrót do gry. Opcje minimapy jeszcze można sobie zmienić. Klikamy M i tutaj są kwadratowa mapa. Ja lubię kwadratową, zatem mam kwadratową. Powrót do gry. I sobie pójdziemy na wyspę i zobaczymy, czy jest znaczek. Jak widzicie, pokazują się wszystkie stwory, które są w okolicy. Jest ich bardzo dużo. I znaczek jest tam, jest mój początek. A tutaj jest wysepka. I pod wysepką mnóstwo stworów. No okej, czyli jak widzicie, działa mapa. Ja kończę. A, można się jeszcze teleportować. Klikamy M, waypoint. Zaznaczamy, teleportuj i z powrotem jesteśmy tutaj. Okej, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Pa, pa, trzymajcie się.